dzisiejszym gminnym fleszu. O umowie na realizację zadania pod nazwą Zabezpieczenie osuwiska Tucholska i przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie, o podpisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji pod nazwą Budowa Placu Zabaw przy ulicy Witosa w Koronowie oraz utworzenie miejsca rekreacji w Stopce, inauguracja sezonu piłkarskiego w Koronowie w wyższej klasie rozgrywkowej, turniej piłki siatkowej mężczyzn na plaży w Pieczyskach Polonez Cup, informacje z zapowiedzi. Zapraszamy! Trzydziestego lipca burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą Zabezpieczenie osuwiska Tucholska i przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie. Wykonawcą prac będzie firma Arsle, spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę, wyceniając pracę na 3 644 000 zł. Prace mają potrwać do końca listopada bieżącego roku. Jak już wcześniej informowaliśmy, samorząd na wyżej wymienione zadanie pozyskał dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Przypomnijmy, że wizyta wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza na osuwisku miała miejsce 1 lipca, gdzie burmistrz Koronowa otrzymał z rąk wojewody promesę właśnie na powyższe zadanie. Także w drugiej połowie lipca burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski i skarbnik gminy Alicja Tymek podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji pod nazwą Budowa Placu Zabaw przy ulicy Witosa w Koronowie oraz utworzenie miejsca rekreacji w Stopce. Jest to wynik pozytywnie rozpatrzonego wniosku o przyznanie pomocy na realizację wyżej wymienionej inwestycji, który samorząd złożył w październiku ubiegłego roku w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków. Przyznana dotacja w wysokości 217 013 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W ramach inwestycji powstanie nowy ogrodzony i oświetlony plac zabaw w Koronowie, składający się m.in. z zestawów spinaczkowego, karuzeli, sprężynowca czteroosobowego, huśtawki wagowej, sprężynowca jednoosobowego, zestawu zabawowego, huśtawki wahadłowej dwuosobowej, huśtawki wahadłowej bocianie gniazdo, równoważnik. Wyposażone zostanie również ławki z oparciem, kosze na śmieci, tablice informacyjno-regulaminowe, stojaki na rowery, posadzona zostanie zieleń, jak również wykonany zostanie chodnik. Natomiast w Stopce powstaną dwie drewniane wiaty rekreacyjne z paleniskiem wyposażone w zestawy biesiadne oraz utwardzony plac z kostki betonowej. Inwestycja zostanie zakończona jeszcze w roku bieżącym. W chwili obecnej trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Za nami inauguracja sezonu piłkarskiego w Koronowie. Przypomnijmy, Wiktoria Koronowo wygrała rozgrywki klasy A, gdzie rozegrano tylko jedną rundę i awansowała do klasy okręgowej. Minioną sobotę, 1 sierpnia na Stadionie Miejskim w Koronowie odbył się mecz pomiędzy gospodarzami a Pomorzaninem Serock. Zanim się rozpoczął, wszyscy obecni czcili pamięć walczących i poległych w Powstaniu Warszawskim. W ten patriotyczny akcent włączyli się nie tylko kibice, ale i również koronowski chłopiec ZHP. Tuż przed meczem drużyna otrzymała puchar za awans, który wręczył pan Lech Wójcik z Wydziału Gier i Ewidencji Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Dodajmy, zasłużony i znany przed laty działacz piłkarski na terenie naszej gminy. Sam mecz z udziałem licznej widowni zaczął się dla Wiktorii znakomicie, gdyż po kwadransie gry gospodarze prowadzili 2-0 po bramkach Patryka Zielińskiego. Niestety jeszcze przed przerwą goście zdobyli kontaktową bramkę, a po przerwie wyrównali z rzutu karnego. 2-2 to i tak niezły wynik na inaugurację. Liczymy na kolejne punkty w następnych spotkaniach. A kolejny mecz w Koronowie już 15 sierpnia o godzinie 16. Przeciwnikiem gospodarzy będzie Cyklon Kończewice. Zapraszamy. Fotoreportaż pana Krzysztofa Różańskiego. Już po raz 12 w ostatnią sobotę lipca w Pieczyskach rozegrano kolejną edycję turnieju siatkówki plażowej mężczyzn Polonez Cup 2020, którego głównym organizatorem był klub sportowy Spartakus Koronowo. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko zawodników, ale i kibiców. W rozgrywkach wzięło udział 16 par męskich z naszego województwa, m.in. z Bydgoszczy, Torunia, Kamienia Krajeńskiego i Koronowa. Grano z systemem brazylijskim, czyli do dwóch przegranych spotkań. Poziom zawodów jak zawsze nie zawiódł kibiców i organizatorów, a cały turniej obfitował wiele imponujących zagrań. Mecz o najwyższe miejsce na podium stoczyli Głowacki Muszyński oraz Kołtuński Wieciorkowski. Po długiej i zaciętej walce również w tiebreaku lepsi okazali się ci pierwsi. Dodatkowo Michał Muszyński został uznany przez organizatorów i sędziów MVP w turnieju. Najlepszą parą reprezentującą miejscowych okazali się zawodnicy KS Spartakus Robert Jakielski i Adrian Bylicki, którzy odpadli tuż przed ćwierćfinałem. Uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkowe koszulki sportowe oraz gadżety reklamowe od sponsorów. Organizatorzy dziękują głównemu sponsorowi imprezy, właścicielowi ośrodka Polonez w Pieczyskach panu Łukaszowi Kalinowskiemu za wsparcie finansowe i pomoc przy organizacji turnieju oraz firmie CEO Centrum Energii Odnawialnej pana Jerzego Jasionowicza, salon meblowy Vesta, Akomp, bar u Kuby z Pieczysk pana Jakuba Bąka oraz przedstawicielowi firmy Mendeles za gadżety do pakietów sportowych i nagród. Turniej został zrealizowany dzięki dotacji gminy Koronowo. Fotoreportaż pan Krzysztof Różański.